marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Projekt polskiej obrony powietrznej, nazywany polską tarczą, powstaje z inicjatywy zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych, pana prezydenta. To nadaje mu szczególne znaczenie i to jest bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że to nie tylko systemowe rozwiązanie, które nas stabilizuje jako kraj w tej części Europy o takim, a nie innym położeniu geopolitycznym, ale także to polska racja stanu. Ten projekt ma znaczenie strategiczne i to słowo strategiczne to słowo klucz. Wydaje mi się, słowo klucz również dla polskiego przemysłu obronnego, bo ono, to słowo stwarza szansę, żebyśmy mogli dyskutować o zapisach, które pozwolą na to, aby polski przemysł obronny wziął udział w budowaniu tej tarczy. Mało tego, żeby badania naukowe wzmocniły polski potencjał obronny. Ostatnio były podnoszone w różnych gremiach, w trakcie dyskusji, był podnoszony problem rozproszonych badań naukowych. Bo te badania naukowe są. Tutaj usłyszałam z trybuny sejmowej, że my jesteśmy pustynią. To nieprawda. Jako Komisja Obrony mieliśmy okazję ostatnio zobaczyć polską broń inteligentną. Chodzi o system rakiet Grom, Piorun ulepszony, czy w ogóle system Kusza. I muszę powiedzieć, że wygląda to obiecująco. Pytanie jest tylko, czy jesteśmy w stanie jako parlament, a również czy jesteśmy w stanie zmobilizować właśnie polski przemysł obronny do tego, żeby zainwestował w badania naukowe, a tym samym podniósł potencjał polskiej obronności i stworzył szanse dla rozwoju polskiej gospodarki, szanse eksportowe. Ja mam pytanie do pana ministra Kozieja o to, w jaki sposób właśnie pan prezydent wraz z BBN-em przygotowuje się do podjęcia tego problemu badań naukowych w zakresie polskiego potencjału obronnego. Dziękuję bardzo.